Hej, siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. I musimy odbić Fringille Vigo. Przedostań się pod osłoną nocy do na okręt cesarza. Nie wiem, znaczy, poczekałem do nocy, tak? Nie mam tutaj żadnej łódki, którą mógłbym podpłynąć. Ale co mi się wydaje, że... Czy oni mają tu jakieś oświetlenie na tych łódkach? A co mi się wydaje, że wpław najlepiej będzie podpłynąć z tego względu, że... Najmniejsza możliwość jest, że nas zauważą. W ogóle jak tu paruje wszystko, ja nie mogę. Dobra, jeszcze 100 metrów gdzieś. Ej, faktycznie oni mają tu jakieś oświetlenie, zauważcie. Czyli znając życie nie mogę... tego oświetlenia podpływać sobie. Muszę zobaczyć mapę, czy ja w dobrym kierunku płynę. Tak, w dobrym kierunku. Tego pytanko. Czy ja dam radę? To jakby lewitować pomiędzy. Okej, tędy. No, jesteśmy już blisko, tylko tędy nie przepłyniemy. A, jeszcze naokoło trzeba podpłynąć. Kurde, czuję się jak w jakimś Splinter Cellu albo coś w ten deseń. No, tędy może się uda. Dobra, zanurkujmy sobie. Tylko jak ja się wynurzę, żebym się nie wynurzył, wiecie. Miejsce, gdzie są światła. No i jesteśmy. Prawdopodobnie to jest ten okręt. Tylko jak na niego wejść? No, nie chciałem nurkować. Naprawdę nie chciałem nurkować. Jak na niego wejść? Czy oni mają tutaj gdzieś drabinkę? Nie strzelać! To Wiedźmin! No właśnie! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! Właśnie! To ja! Możecie mnie tutaj wyciągnąć na ląd, czy nie? Gdzieś tutaj macie drabi... O, jest drabi... Nie, to nie jest. To jest kotwica, czy to jest drabinka? Mi się wydawało, że to kotwica, ale po kotwicy też można wejść w sumie, nie? Miałeś nie strzelać, głupku. Wiedźmin. Co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Ten cały czas to samo. Gdzie ona jest? Blisko. Blisko, Biały Wilku, to ty jesteś dekapitacji. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż. Przyprowadzić Fringille Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Czyli Yennefer coś się ugadał, ale my o tym do końca nie wiemy, o co chodzi. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy.
Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Rzygam już łodziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. A myślałem już, że będę musiał podpłynąć łodzią, ale udało się jakoś to obejść. Czyli co, bezpośrednio na ten okręt się teleportujemy? Chciałbym przy okazji porozmawiać jeszcze z tym wiedzącym. Vingilva, Triss? O, Triss! Niedługo wróci, a wtedy na pewno będzie chciała z tobą porozmawiać. Nie wątpię. Triss, nie chcesz ze mną porozmawiać? Ty masz ładną sukienkę, ale ci ładną kupiłem za 0 złotych z gilsy. Cześć, Ciri. Masz chwilę? Jasne. Muszę lecieć. Nie, no to akurat dobra, wszystkie rzeczy... pogadamy. Wszystkie rzeczy, o które mogłem z nią pogadać, to... ...co mogłoby być przydatne w walce z Eredinem. A co do starszej krwi, wszyscy zdajecie sobie sprawę, że Ciri jest wyjątkowa. Ja po prostu jako jedyny wiem, jak bardzo. A może po prostu masz na jej punkcie obsesję? Ja? Tak ty? Dobra, Valach, o co chodzi? Czemu tak, Ciri niby jest... Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie elfy NL tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Lary Doren. Spotkaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Tak. Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do chronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. No jak to nie? Właśnie oczekiwałem. Ale nawet nie zaprzeczył, zauważcie. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredina, tym lepiej. Bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Za dużo czarodziejek w jednym miejscu to nigdy nie jest coś dobrego. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Niezła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. No dobra, postaram się. Powiedz coś więcej o tym Karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wychodowałem. Chyba co znaczy, wychowałeś. Nie, wychodowałeś? Gerard. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir. Złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. O kurde. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, driady?
Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. No w sumie prawda. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny, tak że Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Coś jeszcze muszę znaleźć? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z białych okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Do zobaczenia na Undvik. Powiem, że do zobaczenia na Undvik z tego względu, że chciałbym... Aha, sobie już odpłynęli. Z tego względu, że chciałbym najpierw sobie zapisać grę, bo być może jak pójdziemy na to na tego questa, to anulują nam się jakieś zadania poboczne, a tego bym nie chciał. Dlatego zobaczmy. W tym momencie chyba nie ukończone mam właśnie te gangi Nowigradu, bo przegapiłem troszeczkę jedną rzecz. Dobra, po pierwsze sobie przemedytujemy do rana, bo nie chcę chodzić po ciemku. Po drugie oczywiście sobie zapiszemy grę i na Undvik popłyniemy sami, nie ze wszystkimi. A tam mamy chyba jakiegoś waypointa, także nie powinno być źle. Bo jakbyśmy teraz pojechali z nimi i anulowało nam się jakieś zadanie, to chciałbym cofnąć, żeby móc je wykonać przed tymi wydarzeniami. Dobra, Undvik, teraz tylko gdzie jest Undvik? Undvik jest tutaj. Aha, okej, okay, dobra. Mamy waypointa, to możemy się tam szybko przenieść. Z tego już nie będzie odwrotu, czyli co? Co mi się zdaje, że to już będzie powoli koniec. Powoli to będzie chyba koniec. Co, wrzuceni od razu jesteśmy w jakąś cutscenkę? Jak przypłynęliśmy na Undvik. Z tego Undvik braliśmy, pamiętacie? Po pierwsze tego giganta zabijaliśmy, po drugie braliśmy narzędzia dla mistrzowskiego płatnerza. Dzień dobry, ja jestem Geralt. Geralt z Rivii. Tak, dokładnie. Jesteś inny? Pozwólcie za mną. Czekają na was. Zajmiecie pozycję na klifach tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Ile tych czarodziejek jest? Miło z waszej strony. Miałbyś wyjaśnić swój plan. Jest prosty. Co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili nagle Far pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var-Atre i z twoją pomocą. No. Emhyr nie szczędzi środków. Wstrzymał całą ofensywę na Skellige, żeby nam pomóc. Nie robi tego bezinteresownie. Robi to dokładnie z tego samego powodu, co my. Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Patrzcie, ona cały czas, kurde, ma taki przywódczy ton. Że chodźcie za mną, ja tutaj rozkazuję. Nie, mam 5 czarodziejek. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru.
Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Cóż, trudno odmówić ci racji. No proszę. Myślałam, że chociaż ty potraktujesz mnie poważnie. Traktuję cię bardzo poważnie, wiesz o tym. Nie dasz rady pokonać Eredina. Cholera, nie wiem, czy ja dam radę, więc trzymaj się od niego z daleka. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię? No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Nie brzmiała na przekonaną, no właśnie. Nie wyglądała na przekonaną. Nie, ale przecież nie mogę jej związać i stąd teleportować. Na nie? Ostatnio tak zrobiłeś. Zdecydowanie bym tego nie robił. A na łódce? Jak ją czas tak, wiecie, goni. Pyk zrobił? Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Chyba, że idziesz ze mną. Dołączę do niego. Może mi się przydać. Idź, dołączę później. Tylko nie zwlekaj zbyt długo. Dobra, dobra. Na cienkim lodzie zaktualizowano zadanie. Ale w takim razie nie dostaliśmy punktów doświadczenia. W takim razie nie mogę zrobić rynsunku mistrzowskiego, ale myślę, że bez tego również damy radę. Także lecę z tobą. Gotów? Albo wiecie co? Daj mi. Dobrze, ale nie zwlekaj. Zastanawiam się, czy nie zrobić jeszcze jakiegoś zadania pobocznego, które dałoby mi odpowiednią ilość punktów doświadczenia, by mieć 34 poziom, bo z tego co wiem, to w tym momencie w rzemiośle, jeżeli bym chciał na przykład mistrzowski cechu wilka, 34, czyli jeden cały poziom musiałbym zdobyć. No a do tego potrzeba mi zrobić troszeczkę zadań pobocznych, które jeszcze mogę wykonać, ale jak widzę, to nie mam już tej zadań pobocznych, które mogę wykonać, które dadzą mi dużo punktów doświadczenia, bo jak widać, tylko zostały wściekłe pięści z Kelige. No nic, dobra. Jagger. W takim razie zacznijmy. Dorwijmy sukinsynów. Z przyjemnością, Geralt, z przyjemnością. Filakterium. Moje serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. Enverelit Cyrrenait! Ader Eich Bladen Eidme. Nie wiem, czy potrzebnie dodawała to drugie. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. Zastanawiam się, dlaczego oni są związani z tym zimnem. Jak byliśmy w ich krainie, to nie było tam tego zimna.
trzymania mieczy, Geralt. Nie wiem, czy to jest dobre. Ja wiem, że to jest taka metafora połamania mieczy, ale raczej wolałbym ich nie połamać. Nie to, że są drogie, ale nie miałbym jak cię bronić. Eizio! Gale wundet! To zmniejszyliście. Ewidentnie. Nawet się zatrzymaliście i dalej nie popłyniecie. Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. Co, zdygałeś, jomuś? Nie, idziecie. To jest ich statek? Trochę duży. Cisza. Zupełna cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze. A miała się nie wtrącać. Ciri, Ciri. Coś czuję, że nie pójdzie gładko. Cześć. Ja jestem Zirael. To mnie pewnie szukacie. Let's dance! No Enel, Enel. Tak. No i tak właśnie się kończy. Pokonaj Karantira. Myślę, że to pokonam. What the mendo? O kurde, widzicie co tu się dzieje? Jezus Maria, co jej się dzieje? Ma jednego hita każdego ma. What? Nice. Zirael, czekam na ciebie. Na swego, co? Kosturek ci się zniszczył. Tak mi przykro. Ciri, wstawaj. Wstawaj. Prawie, Zirael. Prawie.
jest Gordian! Dara. A teraz my zawalczymy. Wiedźmin, niech będzie. Skończmy to. Spowolnienie, tak? Dobra. To jeszcze potrafisz. Jak widzisz, mam jeszcze parę razów w rękawie. Ziomuś. Mam w dupie twoje asy w rękawie, naprawdę. Miałem zamiaru się nawet zajmować twoim podwładnym, bo na ciebie zniszczył nie trzeba. Kolejnego golema mi tutaj zrzuciłeś, tak? Spokojnie. Ale te golemy są tak naprawdę na jednego hita, nie? Ale jesteś paskudny. Dwa uderzenia i niestety ucieka. Auć. Zawsze mi to powtarzają. No gdzie ty się chowasz, kurde, w prajerze? No. Pora umierać. Zabrać na dno. Powinniśmy dać radę, ale nie wiem, czy zdążę. O kurde, tam się wszystko pali. Co się tam stało, że wszystko powybuchało? Ojejku. Cicho. Dobra, uciekła, tylko teraz gdzie?
Ja myślę, że w bezpieczne miejsce, bo już panuje w taki sposób na swoją mocą, nie? Teraz jeszcze tylko został jeden. Eredin. Dostań się na pokład Naglfara. Ale wiecie co? To już w następnym odcinku. Ja muszę tutaj skończyć, bo inaczej odcinek by trwał godzinę. Dlatego w takim wolniejszym troszeczkę momencie musimy sobie skończyć. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Dokończymy sobie, myślę, grę w następnym odcinku. Także dzięki za wasz czas. Trzymajcie się. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę oraz komentarz. Dzięki. Pa, pa.